Złożyliśmy projekt ustawy o zgromadzeniach przywracających równe prawa dla wszystkich obywateli, czyli nie dzielenia na lepszych i gorszych Polaków, którzy chcą organizować zgromadzenia publiczne. Ta ustawa, zresztą chwalona i przyjęta w 2015 roku, powinna być podstawą, która powróci jako porządek prawny. Pana zdaniem debata nad tą ustawą możliwa jeszcze przed 10 sierpnia? No nie, bo mamy jedno posiedzenie i prawdopodobnie podczas tego posiedzenia, choć będę się o to upominał, także konwent mamy przed posiedzeniem jutrzejszym, więc będziemy o tym przypominać. Ta ustawa leży, jest złożona i czeka na akceptację marszałka. Demonstracja na Placu Zamkowym, która odbywała się wcześniej niż miesięcznica smoleńska, była zupełnie pokojowa. Tam były zebrane różne organizacje społeczne, osoby związane z ruchem parasolek, strajku kobiet, więc było zupełnie spokojnie, padły bardzo ważne słowa, ale zabezpieczenia, które były wprowadzone, były zupełnie niepotrzebne. To jest jasny przykład tego, jak władza autorytarna, władza despotyczna boi się swoich obywateli. Jarosław Kaczyński nie przestanie grać kwestii miesięcznic smoleńskich, bo to jest dla niego bardzo ważne paliwo polityczne. Najlepiej gra się na strachu, na podziałach, na nienawiści i to robi Jarosław Kaczyński, więc niezależnie od tego, ile stanie pomników, te miesięcznice będą się odbywały, bo bez nich Jarosław Kaczyński nie funkcjonuje. Byłem w szoku, jak zobaczyłem, ile tych barierek i w jaki sposób i ile jest zabezpieczeń przed tą miesięcznicą smoleńską. To wyraźnie widać, jak PiS coraz głębiej dzieli Polaków. To zupełnie uważam, że nie było potrzebne. I bardzo takie wyraźne jest to, co prezes Jarosław Kaczyński na koniec powiedział w swoim przemówieniu, że cieszy się z tej frekwencji, jaka jest w tej chwili na tej miesięcznicy smoleńskiej. To widać wyraźnie, jak PiS traktuje tą miesięcznicę bardzo instrumentalnie, bardzo przedmiotowo i bardzo propagandowo.